Coraz więcej nowoczesnego taboru, ale coraz mniej pieniędzy na to, żeby jeździł i woził pasażerów. PKM Katowice zaprezentowało 22 autobusy hybrydowe, które niedawno zostały kupione przez miejską spółkę. Już wyjeżdżają w trasy, ale nad Zarządem Transportu Metropolitalnego wciąż wisi ryzyko braku odpowiedniego finansowania przewozów przez gminy w przyszłym roku. Te autobusy łączą w sobie cechy pojazdów elektrycznych i spalinowych. Dzięki temu z jednej strony mają większy zasięg niż elektryki, a z drugiej mniejsze spalanie i emisje zanieczyszczeń niż tradycyjne autobusy spalinowe. Ten pojazd z jednej strony ma silnik spalinowy, ale mały. 5 litrów to na autobus jest naprawdę mały silnik. 5 litrów pojemności skokowej. Natomiast ta bateria też nie jest wielka, więc to w sumie jest mądra konstrukcja, która pozwala jeździć cały dzień roboczy bez ładowania, bez przerywania jazdy. Żeby w pełni wykorzystać możliwości autobusów hybrydowych, trzeba umieć nimi jeździć. Prowadzenie takiego pojazdu różni się trochę od jazdy autobusem z tradycyjnym silnikiem. Dlatego kierowcy przejdą specjalne szkolenie. Moment, kiedy możemy zdjąć nogę z pedału przyspieszenia, jest jednocześnie momentem, kiedy możemy odzyskiwać energię. I teraz w przypadku naciśnięcia na hamulec w normalny sposób, ta energia się ładuje z powrotem do baterii, bo maszyna elektryczna przechodzi w funkcję generatora prądu. Tak? Natomiast nawet jadąc bez gazu, mówiąc kolokwialnie, jeżeli się delikatnie tylko naciśnie na pedał hamulca, to system to odczytuje, że to jest moment, kiedy można już przestawić maszynę w tryb generatora i też można w ten sposób odzyskiwać energię i tego się głównie kierowcy muszą nauczyć. O ile PKM Katowice ma coraz więcej nowoczesnych autobusów, o tyle cały czas brakuje mu kierowców. Miejska spółka musiała zrezygnować z obsługi niektórych linii. Podobne problemy mają inne PKM-y, a może być jeszcze gorzej, bo miasta i gminy GZM nie chcą znacząco zwiększyć finansowania komunikacji publicznej. Prezydenci uważają, że metropolia źle wylicza należne składki. On jest zawiłym wzorem stosowany w dużych przybliżeniach, co nie pozwala do końca określić rentowności poszczególnych linii autobusowych. Autobusowych, no i również mieszkańców, którzy podróżują tymi autobusami i ich celów podróży. Więc głównie nam zależy na tym, aby zmienić podejście do sposobu liczenia i to od dawna powtarzam i znów zbliżamy się do momentu, w którym na przykład jeżeli byśmy chcieli zorganizować sami sobie transport w obszarze miasta Katowice, to on będzie tańszy, aniżeli to, co wynika z kosztów, które ponosimy dzisiaj. Do sprawy finansowania komunikacji prezydenci mają wrócić po wakacjach.